Psalm, który się pomyliłem, brzmi jego tytuł Psalm 21.8. Psalm 21.8. Zapiszcie sobie tą prawidłową informację. Dobrze. Ostatnia nasza sesja, przyjaciele, będzie dotyczyła Biblii. Będzie dotyczyła tematu Biblii. Zaczniemy od drugiej księgi Tymoteusza, drugiego listu na Tymoteusza 3:16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, przygotowany. A więc widzimy, że całe Pismo Święte jest natchnione. To w ogóle jest coś takiego, co w nas musi być pewnością. Pismo jest natchnione. Ale co to znaczy natchnione? Natchnione to oznacza, że ludzie, którzy napisali to pismo, odebrali pewne informacje od Boga i je spisali. Ale to spisali ludzie, a nie Bóg. Jest wielka różnica. Z tego co wiem, to Bóg nic nie napisał. Jest w jednym miejscu napisane, że Jezus coś pisał palcem po ziemi. Nie wie, co on tam pisał. Jest napisane też, że Bóg raz napisał coś palcem na glinianych tablicach, które Mojżesz w nerwach potłukł. To też się nie zostało. Potem to Mojżesz to wytłumał. Najpierw Bóg, potem Mojżesz potłukł i potem Bóg podlicował to wytłumał. No ale chodzi o to, co oznacza, że pismo jest natchnione. To oznacza, że ludzie, którzy pisali to pismo, odebrali informacje od Boga i je spisali. A nie to, że każda rzecz w tym piśmie jest w 100% tak jak napisana, tak wypowiedziana przez Boga. Bo to jest w ogóle nieprawda. Odwołam się tylko do waszych przeżyć. Słyszysz Boga na przykład, Bóg do ciebie coś mówi. Czy ty jesteś w stanie od początku do końca każde przesłanie, które otrzymałeś, w taki sposób przekazać, jak otrzymałeś? Właśnie. Tylko tyle, tylko taką rzecz. Bo druga sprawa. Moja córka to fajnie nazywana, mówi coś do mnie i powie, rzuci mi jakąś taką głupotę albo jakąś taką półprawdę i mówi tak za chwilę. Kurczę, w mojej głowie brzmiało to lepiej. W mojej głowie brzmiało to lepiej. Mówi do nas coś Bóg. I w ogóle teraz robię założenie, mówię tylko o ludziach Nowego Testamentu. Ludzie narodzeni z Bożego Ducha, mówi do ich ducha coś Bóg, ale to ci ludzie za pomocą swojej psychiki, prawda, przekazują tą rzecz i przelewają na papier. Czyli to, co zostało przelane na papier, zawiera w sobie aspekt Boży, tak, plus aspekt ludzki. Więc my nie możemy powiedzieć takiej rzeczy, że Biblia to jest taka książka, którą Bóg zrobił i powstała i dokładnie wszystko tak jest w tej Biblii napisane, jak Bóg zrobił. Bo tak nie jest. Poruszę kilka aspektów historycznych. Mamy taki tutaj stan tego pisma. Tyle i tyle pism Starego Testamentu, tyle i tyle pism Nowego Testamentu. Ale oczywiście wiecie, że jest wiele innych pism. Interesujecie się, prawda? Pytanie, dlaczego to jest Biblia? I kto tak powiedział?
To jest ważne pytanie. Kto ustanowił kanon biblijny? Kto? Bardzo dobrze, grupa ludzi. Jaka to była grupa ludzi? Kim byli? A? Nie. To te pisma napisali różni Żydzi. Ale też Żydzi napisali wiele innych pism. Ale kto zdecydował, że to te pisma mają być pismem? A nie na przykład, Księga Henocha. A kim oni byli, ci ojcowie Kościoła? Ojcowie Kościoła. Ja wam powiem, kto złożył kanon. Prawosławni mnisi. I wcale nie wiemy, czy poznali Jezusa. Dobry numer. Kanon złożyli ludzie, którzy byli prawosławnymi mnichami i nie mamy żadnych dowodów, czy to byli ludzie, którzy znali Boga w ogóle. Kiedyś tak to było. Kiedy kanon składali. Bo Nowy Testament przecież został napisany po śmierci, w nim wstąpieniu Jezusa Chrystusa. To jest okres 2000 lat. My nie mówimy nawet o tamtym. Ja tamtego nawet nie poruszam. Jeszcze teraz. Nie poruszam jeszcze Starego Testamentu. Ja mówię, chodzi o to, żebyśmy my mieli zdrowe podejście do Biblii. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, ja jestem człowiekiem Biblii. Ja się w ogóle nawracałem na Piśmie Świętym. Się różni ludzie różnie nawracają. Jednym ktoś powie na ulicy, inni mają przeżycie jakieś z Bogiem. Rozumiecie? Ja nawracałem się studiując Pismo. Jestem człowiekiem Pisma. Ja duże fragmenty Biblii na pamięć znam. Ja żyję nią. Duch Święty do mnie mówi z Pisma. Tylko ja musiałem w swoim życiu zrobić zwrot. A wiecie dlaczego? Bo mi religia, protestancka religia, tak? Nakładła takiej sieczki do głowy na temat Biblii, że się wpadł w mieście. Bo się tłumaczyło ludziom takie rzeczy. Ja mówię, a dlaczego tak jest? Bo tak jest napisane. Wiecie, ja przez lata w ogóle przyjmowałem takie coś, bo tak jest napisane. A wiecie, co po latach doszło do mnie? Że w ogóle przecież chrześcijaństwo to nie jest religia księgi. Rozumiecie? Judaizm jest religią księgi. Rozumiecie? Muzułmanie są ludźmi księgi. Ale chrześcijanie to nie są ludzie księgi. Ponieważ pierwsze zbory chrześcijańskie nie posiadały Biblii. Z przyczyny prostej. Pierwsze zbory chrześcijańskie oprócz kościoła w Jerozolimie były pogańskie. Nie zrobione z Żydów. Bo Paweł głosił poganom, nie Żydom. I zbudował kościoły pogańskie. Korynt, Efes, rozumiecie, Tesalonika, w ogóle wiecie, to zbory pogańskie. W tych zborach pogańskich nie było Starego Testamentu. Bo tam nie było czego? Judaizmu. Ale jeździł z pismami. Kto jeździł z pismami? Gdzie tak jest napisane? Przynieście mi pisma. Jakie pisma? No, tylko te pergaminy. Jakie? Wiesz czy nie wiesz? Chyba. A chyba, podkreśl słowo chyba. Chyba jakieś pergaminy. Nie chyba jakieś, tylko pergaminy. Ale tutaj jest pergamin. Tutaj jest pergamin. Tak, jakie? Jakieś papiery. Co, skąd wiesz, to tam było napisane? Ale to przeczytasz, co powiedziałeś, bo bardzo dobrze powiedziałeś. Bardzo dobrze, zacytowałeś pismo. Bo siedzieli i sprawdzali przecież, ci nowonarodzeni siedzieli i sprawdzali zgodność tego, co nauczał Paweł, z pismami. Z jakimi pismami? Z Starego Testamentu. Tylko Żydzi, a nie poganie. Jesteś Polką? Jesteś Polką? Wiesz coś o literaturze francuskiej? Co Koryntianom do Żydów? Co Efezjanom do Żydów? Sprawdzali Ewangelię Pawła zgodnie ze Starym Testamentem Żydzi, patrząc, czy on nie kłamie. Bo Paweł, kiedy głosił do Żydów, powoływał się na Stary Testament.
Ponieważ Żydzi, którzy mieli wyjść z religii, oni musieli usłyszeć o Mesjaszu opisanym w Starym Testamencie. Rozumiecie? I Paweł przez swój intelekt i mądrość żydowską w ten sposób robi. Tak jakbyś chciała głosić dzisiaj muzułmanom, wzięłabyś Koran i pokazała im, że w Koranie jest opisany Jezus. Ja na przykład tak głoszę muzułmanom. Ja im mówię o Jezusie, który jest w Koranie. Ja mówię, to nie ja napisałem Koran. A więc ja się powołuję na pisma muzułmańskie. I Paweł powoływał się na Stary Testament i oni siedzieli i badali pisma i w ten sposób oni odnajdowali Chrystusa. Ale pogańskie kościoły nie posiadały pism. Co miały pierwsze kościoły? Ustny przekaz. Bez żadnych dowodów pisemnych. Czyli tylko na wiarę. Tylko i wyłącznie na wiarę. Musieli się opierać na wewnętrznym przekonaniu. Czyli na Duchu Świętym w nich. Rozumiecie, do czego musimy dojść? Jeszcze raz mówię, ja jestem człowiekiem Pisma Świętego. Ale my musimy zrozumieć, że Pismo Święte to nie jest Bóg. To nie Bóg. I my musimy też zrozumieć, że Pismo Święte ono jest przydatne, pożyteczne. Rozumiecie? Te słowa przydatne, pożyteczne oznacza, że jest ono dodatkowe, a nie pierwsze. Bo ani pierwsze kościoły pogańskie nie posiadały pisma, tak? Ani pismo nie pokazuje nam tego, że jest ono pierwsze. Bo co jest napisane w Biblii? Na początku było? Świetnie. Co dalej? U Boga, a? Bogiem było Słowo. I lecimy dalej. I potem co się stało z tym Słowem? I zamieszkało wśród nas, ciałem się stało. A więc co to jest to Słowo? Jezus, a nie Pismo. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. W ogóle Jezus jest Słowem Boga, a nie Pismo. My, protestanci, tak zwani, jakkolwiek nas tam zwał, no, może to i dobrze, bo tu strasznie dużo ludzi wśród protestantów. Ja to się śmieję, bo tak katolicy mają jednego papieża, u protestantów są wszyscy papieżami. Naprawdę. No, my to taki katolik jesteśmy w ogóle. I wszyscy mają Pismo, wiecie. I to, co zrobił Luther, tak? Powiedział, tylko pismo. To jest bzdura. To jest bzdura. Bo Pismo Święte, tak, to nie jest coś, co jest Bogiem. Tylko to jest pewien zapis pewnych myśli. Tak? To jest pewna informacja z nieba, która tak naprawdę ma nas doprowadzić do czego? Do spotkania z Bogiem, i do podążania za Jego głosem. Kiedy ja Was będę nauczał na temat słuchania Ducha Świętego, to powtórzę Wam to, co powiem Wam teraz, że głos Ducha Świętego jest jakby wielostopniowy w człowieku. Na różnych poziomach rozpoznajemy głos Ducha Świętego. I tak naprawdę informacja z Pisma jest dopiero na trzecim miejscu. Dopiero na trzecim miejscu. To nie jest tak, że my bierzemy pismo. Wiecie, jak powstaje religia? Religia powstaje w ten sposób, że się otwiera pismo, tam jest coś napisane i się stwarza na podstawie tego doktryny. Na przykład pewne ruchy protestanckie stworzyły doktrynę, bo przeczytały jakiś tam fragment, że kobiety nie mogą nauczać, bo Paweł tak powiedział. A ja mówię tak, a robicie założenie, że Paweł był zaburzony, czy nie? Paweł? Ja mówię, no. No bo w mojej Biblii jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli. No wszyscy są zaburzeni, tylko w różnym stopniu. No tylko Jezus nie był zaburzony. A dlaczego zrobić założenie, że Paweł nie był? Ja nie rozumiem. No każdy człowiek miał jakiś problem. Jeżeli Paweł coś mówił i to odstaje od pewnego zrozumienia, to musi na przykład zrozumieć, że Paweł nie miał objawienia do końca.
Albo na przykład, ja mówię ludziom o uzdrowieniu, mówią tak, a Paweł też chorował. A ja mówię, ale to, że Paweł chorował, to znaczy, że ty masz chorować? Ja nie rozumiem. To, że twój sąsiad z przeciwka choruje, to znaczy, że ty masz chorować? Bo mój sąsiad choruje. Albo jak prezydent kraju dostanie raka, to oznacza, że ty też masz mieć raka? To z tego, że Paweł chorował. Chorował, bo nie umiał przyjąć tego, o czym sam głosił. Jak Smith Wigglesworth na przykład. Uzdrawiał chorych, tak? Masowo. A sam do końca życia nosił okulary, miał ten piasek w nerkach, tak? Jego córka była głucha. Do końca dni. A masowo ludzi uzdrawiał. Moja żona miała przez 8 miesięcy guza w piersi. Nie potrafiła sobie poradzić z rakiem we własnym ciele, a modliła się o kobiety, które były uzdrawiane z guzów w piersi. Rozumiecie? A sama przez 8 miesięcy pujała się i nie mogła sięgnąć po to, co sama głosiła. No przepraszam, dlaczego gloryfikujemy Pawła? Ja kocham Pawła. Ja jeżeli miałbym powiedzieć coś o Biblii, o tych nauczycielach Biblii, to najbardziej to ja Pawłowy jestem. Najbardziej Pawłowy. Taki mniej Piotrowy, mniej Janowy, najbardziej Pawłowy. Ale to nie oznacza, że Paweł, on się nie mylił, Jezus się nie mylił. Jezus się nie mylił. Jedyna postać w Biblii, która się nie myliła, to Jezus. On się w ogóle nigdy nie pomylił. Na początku było Słowo, czyli Jezus. Jego poglądy, jego koncepcje. To, co wam mówiłem na temat prawdy w zeszłym miesiącu. To, że Paweł mówi do Tymoteusza, ty, mówi tam, nie pozwalaj kobiecie się odzywać w zborze. To też trzeba, my musimy to zrozumieć. To nie jest tak, że my to pieszemy, tak? Albo my, teraz wszystkie kobitki macie na głowę, te terrorystki, zakładacie do kościoła przychodzi w czas. A ty jak czapki, a ty jak masz czapkę z daszkiem, to ty się nie masz modlić, zdejmij czapkę. Do kościoła się w czapce nie wchodzi, zdejmij czapkę, bo ty jesteś facetem. Kobiety w czapkach, mężczyźni bez czapki. Co za cholera człowieku? Zobacz, rozumiesz, co za znak rzeczy jakieś w ogóle? Bo kobieta musi przykrywać głowę swoją i takie przychodziły człowieku wariatki. Ja patrzyłem, taką chustkę mało to założyła na czubek głowy. Człowieku, przed kościołem ona nie miała, do kościoła wchodziła, se kok zakryła, prosiwie wyszła, znowu zdjęła. Ja mówię, co to w ogóle nie? Ty rozumiesz? Jesteśmy w takim jednym domu, człowieku, u tych agonii, adwentyści dnia siódmego, taka ekipa jest. Ludzie soboty. Oni sobotę mają. I się kłócą, że niedzielę, że niedziela nie jest, bo sobota. Takie coś mają. Taki ty jest życiowy. Ludzie soboty. Jesteśmy u tych ludzi soboty, a mnie raz zaprosili nieopatrznie. Zebrali w ogóle taki ogólnopolski zjazd adwentystów dnia siódmego, się wzięli, pomylili mnie na usługę zaprosili. Ostatni raz, proszę mnie. Tam siedzieli, tak się Bibliami zakrywali wszyscy. Taka wielka sala, proszę mnie, ja mówię, co wy myślicie, że zobacz, kurczę, Biblia ochroni przed prawdą? No i tak siedzieli za tymi Bibliami. Ty jemy, człowieku, i ta, co nam dawała jeść tam w domu, ta siostra, a Sara była jeszcze mała. Słuchajcie, nałożyła nam jeść i wzięła tę chustkę, nałożyła na głowę i zaczęła się modlić. A Sara to w ogóle wie, Sara to w ogóle odreligijnione dziecko. Mówi, ciociu, no to ty, mówi, zrobiłaś, mówi, założyłaś chustkę na głowę? A ona pod tą chustką głos ma zmieniony już, zapytaj mamy, czemu ona nie założyła. Od razu mi przestał ten kotlet smakować. Mówię, dobrze, śmiem przez wiarę, choćby też trującego zjadł, nic mi nie będzie. Rozumiem. Co to mówię za głupota? Ale to wszystko jest w Biblii. Wszystko jest w Biblii. W Biblii jest wszystko. Rozumiecie? Łącznie z planem samobójstwa. Wszystko jest w Biblii. Wszystko jest w Biblii. Tylko my musimy wiedzieć, jak z tego korzystać. Pamiętajcie, przede wszystkim, kiedy korzystacie z Biblii, to pamiętajcie, że żyjecie w epoce Nowego Przymierza, a nie Starego. Stary Testament jest cieniem Nowego Testamentu. Stary Testament możemy czytać i przyjmować z niego rzeczy jedynie przez pryzmat Nowego Testamentu. Co to oznacza? To oznacza, że Stary Testament jest dla nas nieczytelny bez ofiary Chrystusa. Przez Chrystusa się czyta Stary Testament. Nie wolno bez Chrystusa czytać Starego Testamentu, bo wejdą nam takie rzeczy do głowy, że będziemy musieli w ogóle do uwolnienia się będziemy nadawać. Rozumiesz? Nie wolno takich rzeczy robić. Wszystko w Starym Testamencie kieruje nas do Chrystusa. Każda rzecz.
Tam są takie podprogowe informacje. Rozumiecie? Podprogowe. Te rzeczy, o których wam mówiłem teraz, wszystkie ofiary krwawe, inne rzeczy, one prowadziły do Chrystusa. Gloryfikacja krwi, różnych rzeczy. Rozumiecie, że z krwią nie można jeść. Dlaczego z krwią nie można było jeść? Nie dlatego, że księżyc mówi, bo jest napisane, ja kaszanki nie jem, a ja mówię, ja jem. Teraz znaczy nie jem, bo ja na diecie jestem, bo tak nie jem, nie jem kaszanki. A normalnie jem kaszanki. To kaszanki. Kaszanki nie jest, ja mogę skupca zjeść, człowieku. Nic mi nie będzie, no jeść. Mówi, przecież człowieku, jak ty możesz myśleć, że tu, jak ty możesz myśleć, że fizyczna rzecz może cię skaleczyć duchowo? To w ogóle ja nie rozumiem. To jakby cię swędziała ręka, podrapałbyś się w nogę. Jak mogę, jak może zjedzenie kaszanki w ogóle zrobić coś człowiekowi? No ja nie wiem, no możesz rozwolnienie rozdać, jak jest stara ta kaszanka. No na litość boską, no nie mówisz, jak zjesz kaszankę, to ci się coś w ducha stanie. No w ducha? Od kaszanki? No ludzie. W ogóle tysiące ludzi przyprowadziłem do Jezusa, jedząc kaszankę. Człowieku, demony wyrzucałem, kiedyś Belzebuba z kobiety wyrzucałem, 100 kilogramową kobietę podniósł do góry, człowieku na 1,5 metra. Światło w kościele przysiadało jak w egzorcyzmach, człowieku. Rozumiesz? A oni mi mówią kaszanki. No co za kłopoty? Bo oni przeczytali, że skwiały. To wszystko była informacja, która mówiła o tym, czym jest krew Chrystusa, to się tak czyta. Tam nie wolno było mieć stosunków seksualnych z żoną, jak ona miała okres. Dlaczego? Bo była gloryfikacja krwi. Krew była podawana przez cały Stary Testament jako informacja, że ona kiedyś zostanie przelana jako krew Bożego Syna. To jest prorocza informacja wszystko, a nie kaszanki, że się nie je, czy jakieś inne rzeczy, co się robi. Jezus połamał im wszystkie systemy. Ja go kocham. On połamał im systemy, człowieku. W szabat, w sobotę im rozwalił. Adwentyści by go ze dworu wyrzucili, człowieku. Za to, co on tam robił w te soboty. Rozumiecie? Żydzi go, człowieku, oni wszystko myli, ci Żydzi. On ciągle się myli. Jak im kiedyś, to co im tam, tak. Możesz kiedyś w ogóle do nich mówi tak. Tak, słuchaj, wchodzi na górę. Możesz wchodzi na górę i mówi tak. Przygotujcie się, obmyjcie się. Wiesz, o co chodzi? I posłuchajcie, a oni od tamtej pory zaczęli się myć przed jedzeniem. No cholerne, co za naród. To jest, co to jest religia. I od tamtej pory, jak on się nie umył ze wszystkich stron, tak, to teraz nie wiem. A Jezus chodził brudnymi rękami, tam jadł wszystko po kolei, ziarna w sobotę, przed ciebie tu uzdrawiał, tam w ogóle z prostytutkami się zadawał, to na imprezę poszedł, wina się napił, jeszcze im narobił tyle, żeby upił pół Jerozolimy tym winem. Człowieku, wie o co chodzi? Czy on był taki antymoralny, że się w głowie nie mieści Jezus? O zobacz, co on wyrabiał. Siedzi w domu, faryzeusz go zaprosił, człowieku, na pogawędkę teologiczną. Ten siedzi, prostytutka wpada, człowieku, płacze, włosami mu nogi wyciera. To jest perwersja. Rozumiesz, to ten się patrzy, a ten siedzi, w ogóle nic nie robi. Daje jej te nogi czyścić tymi włosami. W ogóle, wiesz? I słowo wiedzy uwalnia do niego. A co ty tam mówisz, Szymonie, se myślisz? W ogóle, wiesz? No mistrz świata! Dla mnie to mistrz świata, który rozwalił system. I oni do niego wylatywali z pismem, z torą, stawali i mówi, napisano! A Jezus mówi, a ja wam powiadam. Rozumiecie, co on robił? Oni mówili tak, napisano! A Jezus mówi, a ja jestem autorem tego, co napisano. I wiem, co to znaczy. Jest taki moment, opisany w Ewangelii Jana, kiedy on podchodzi do studni. Wiecie, jak co to był za dzień? To był dzień Pisma, dzień Tory. To było święto żydowskie. Oni brali Torę i chodzili z tą Torą po całej wiosce, tak? I ogłaszali, tak, że to jest słowo Jahwe. I oni stawali w centralnej części wioski, gdzie była studnia. I oni z tą Torą stawali przy tej studni. I oni pokazywali, dawali analogię, że kto czyta Torę, tak? Z tego zaczną płynąć wody rzeki żywe. A ten robi im numer wszechświata. Zanim oni z tą Torą tam doszli, to on przyszedł tam wcześniej, stanął przy tej studni i mówi tak. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z tego wnętrza popłyną wody rzeki żywe. Wiecie, co on zrobił? Wszedł w miejsce Tory. On wszedł w miejsce Pisma. On powiedział, ja jestem Pismo. Kto mnie przyjmie, tak? Słowa Boga wyryją się w nim.
To było to. Chcę, żebyś znalazł balans. Musisz umieć korzystać z Pisma. Pismo to nie jest zbiór zasad i reguł obsługi Boga. Ludzie biorą, bo tak jest napisane. Posłuchajcie. Ewangelia Łukasza 10:26. Jezus ich pyta, jak czytacie? Jak czytacie? Bo Pismo można różnie czytać. Można czytać w duchu ludzkim, w duchu demonicznym, albo w duchu Bożym. Jezus pyta, jak czytacie? Co wy kurczę z niego rozumiecie? Szabat! Rozumiecie? On mówi, ja jestem panem szabatu, a to rozumiecie? Wiecie, o co chodzi? On znowu mówi tak, czytacie, że im leciała manna z nieba i przez to uznaliście, że Mojżesz miał rację. Tak? A ja wam powiem inny numer. Ja jestem chlebem życia. Kto będzie jak mnie, będzie miał życie. Wiecie, to on w ogóle tak do nich mówił? Dla nas to jest takie nic, jeść. Jeść, tak? Ale dla Żyda, tak? To była obelga. Tak? To była obelga. On do nich mówił takie rzeczy. Kto będzie jadł ciało moje, kto będzie pił krew moją. Potem następni religijni ludzie zrobili z tego sakramenty. W Polsce dzisiaj mówisz ludziom o Jezusie, oni myślą, że Jezus to jest opłatek. A inni znowu inne grupy mówią, pan miał pta, wieczerzy pańskie. Takie coś to mówię. No wie ludzie, co wy w ogóle gadać? To jest duchowe zjawisko. To jest cały czas pokazywanie, jaka jest prawda. Jak mówił, ja jestem tym, którego trzeba przyjąć, z którego należy się narodzić i w którym należy żyć. Ja. On mówił do nich, odejdę, nie zostawię was sierotami, ześlę mojego ducha. On wam wszystko powie, wytłumaczy, ułoży. Duch Święty jest w tobie. Mówi do ciebie. Mówi do ciebie. I kiedy bierzesz to Pismo i patrzysz w tego ducha, to on z tego Pisma będzie wyciągał rzeczy, które niosą za sobą życie pożyteczne, odpowiednie, prawdziwe. I nic innego do ciebie nie dotrze. Nie przyjdzie ci do głowy, żebyś szła do kościoła i żebyś terrorystkę zakładała. Tak? To ci do głowy nie przyjdzie. Dlatego, że będziesz wiedziała, jak czytać Pismo. Pismo Święte czytałem przez pryzmat Chrystusa ukrzyżowanego. Tak? Tylko, jak jest napisane, że w ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie, a ty czytasz w Piśmie, tak? Że ktoś tam chorował, to ciebie to w ogóle nie obchodzi. Ja dam ci przykład. Jak moja żona była z Sarą w ciąży i tak było przedziwne. Nie wiem, może drogie panie, które byłyście w ciąży, a długo jesteście w kościele, może też wam się to przydarzało. Nam się takie to przydarzyło. Kiedy Agata zaszła w ciąży, raptem się rozdzwoniły do niej telefony od sióstr w Chrystusie, które poroniły. I one jej mówiły, ja też poroniłem, wiesz, ja poroniłam. Wiesz, mówię, ale wiesz, Pan jest większy niż moje poronienie. Ja mówię, ja kiedyś naliczyłem, to ona dostała, ja nie wiem, przez okres ciąży, ile informacji od różnych sióstr w Chrystusie. Jak ja z nią usiadłem, powiedziałem, ja tak, coś ci powiem. Choćby wszystkie twoje znajome w kościele, to były w ciąży poroniły. To prawda jest taka, którą mi Bóg objawił z Pisma, że nie będzie rojącej wśród was. I powiem ci coś, nigdy nie poronisz. I wiecie, jak Sara była odwrócona odwrotnie i lekarze chcieli położyć Agatę do szpitala, tak? To ja wierzyłem bardziej w to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty, tak? Niż to, co mi mówili lekarze. Nakazałem, żeby się Sara odwróciła i Sara się odwróciła w kilkanaście sekund. Po prostu odwróciła się. Ja tylko poczuła ciebie i jej się Sara odwróciła. Wszystko przez krzyż Golgoty. Wszystko przez krzyż Golgoty. Czytamy Pismo przez krzyż Golgoty. Rozumiemy Pismo przez krzyż Golgoty. Rozumiecie? Tylko i wyłącznie. Przez wymianę krzyżową. Przez, wiecie czym jest wymiana krzyżowa? Wszelkie zło należne nam z uwagi na naszą grzeszność spadło na Jezusa. Aby wszelkie dobro należne Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło nam. Taka wymiana. To jest wymiana krzyżowa.
Jezus został ukarany, abyś ty został uniewinniony. Jezus został zraniony, abyś ty nie chorował. Jezusa okradli, żebyś ty nie oszpalał. Jezus został odrzucony, abyś ty został zaakceptowany. Wymiana krzyżowa. Po to jest krzyż. Przecież to nie jest po to, żeby go nosić. Bo to jest narzędzie zbrodni. To jest to samo, co byś sobie powierzył krzesło elektryczne albo szubienicę tutaj. Ja osobiście myślę, że to był sposób robienia biżuterii, krzesło elektryczne, wiesz? W porządku, nie mam problemu. To jest wymiana krzyżowa. To jest krzyż Golgoty. I całe Pismo dla nas jest czytelne dopiero, kiedy my patrzymy na nie przez pryzmat krzyża. Jak w Starym Testamencie coś odchodzi od wymiany krzyżowej, to to nie dla nas, to nas nie dotyczy, to nas nie obchodzi. Tak? Nie interesuje nas. My byliśmy w kościele zielonoświątkowym, Agata się rozchorowała. Była, skórę miała pokrytą takimi krostami, ranami różnymi. Nikt nie wiadomo po co. Ręce na nią kładli, wszystko modlili się. Mówi, Pan da ci łaskę uzdrowienia, albo nie da. To zależy w ogóle, rozumiesz? Zależy od tego, jaki Pan ma plan. Nigdy nie wiedzieliśmy wtedy, jaki Pan ma plan. W konsekwencji, jak się okazało, że ten plan Boga nie jest taki jakiś w ogóle fajny, to kazano nam czytać księgi Hioba. Mówi, Tom Hiob też przeżywał rzeczy. Wiesz, ja kretyn czytałem te księgi Hioba. Ja się w ogóle modliłem, pamiętam, jak dzisiaj mówię, Panie, niech to na mnie spadnie ta jej choroba w ogóle. Biorę to na siebie, Ojcze, mówi, w ogóle dobrze, że to mądry ten Bóg jest w ogóle, wiesz, to gdzieś mnie szybko wyprowadził z tego miejsca, tak? Ale pamiętam, kiedy my trafiliśmy, gdy zaczęliśmy sobie chodzić do innego kościoła i tam pastor, który był taki, moja żona go nie lubiła na początku bardzo, on strasznie krzyczał i w ogóle. Ale tam poszliśmy i do tego pastora mówi, chodź, może on ci coś pomoże. Mówi, kurczę, jakoś mówi. Wiecie, ten człowiek wiedział, jak się patrzy na Pismo Święte. On wiedział, on rozumiał łaskę, rozumiał to, on to rozumiał te rzeczy przez krzyż. I podszedł do niej, mówi, ile jesteś wierzący? Ona mówi, 2 lata. A on mówi, to ty się nie modl, bo ty się nie umiesz modlić, uspokój się. I podszedł do niej, mówi, tak. Popatrzył na nią, mówi, diable, znasz mnie. Wiesz, co Jezus dla mnie zrobił. Wiesz, że siedzę w okręgach niebieskich z Jezusem. Teraz w imieniu tego Jezusa, co poniósł na sobie jej choroby, nakazuje ci odejść od jej ciała i poszedł. Tak się pomodlił, mówi, ale się pomodlił. A potem taki przyszedł Ukrainiec jeszcze człowieku i mówi do niej, siestra, ja nie wiem, czy to z Pana, czy nie, ale ty, mówi, weź musztardę, do wanny ty słoik musztardy wrzuć, zanurz się 3 razy, ty będziesz zdrowa. Ja mówię, co za krytyjstwo, co to w ogóle za historię? Wróciliśmy do domu tego dnia, patrzę, a ona, wiesz, ja siedzę w ogóle już się nie odzywam, bo sam ją tam dociągnąłem do tego kościoła. Ja patrzę, a ona ze słoikiem sarebskiej zidzie. Ona mnie nalała wody, rzuciła tę sarebską, rozmieszała, weszła, zanurzyła się 3 razy i wyszła. Bez jednej plamy. Bez jednej krosty. Rozumiecie, chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak działają rzeczy. Ten pastor wiedział, jak się czyta Pismo. On wiedział, że krzyż Golgoty wyznacza granice i kierunek. Jak czytacie? Pismo się nie czyta chaotycznie, szalenie. Pismo się bierze i się mówi, Ojcze, prowadź mnie w imieniu Jezusa. O Piśmie swoim, bo ono jest pożyteczne. Ono jest natchnione, ale prowadź mnie teraz. Prowadź mnie. Bo ty jesteś autorem Pisma! Jeśli autor Pisma prowadzi cię po Piśmie, to cię wprowadzi w odpowiednie miejsca. Jak bez autora Pisma, pod tytułem, że Pismo to autor, będziesz je czytał, tak? To szlak cię trafi. Bo z Pisma każdy może wyjąć to, co chce. Każdy to, co chce. Rozumiecie? Hitler z Pismem pod pachą chodził. Człowieku, religijny człowiek. A? On to od Pisma wziął o tych krzyżach. Człowieku. Luther twierdził, tak, że gdyby od niego to zależało, to list Jakuba by wydarł. Bo jemu się nie zgadzało to z jego koncepcją. Tak? A również twierdził, że to wszystko przez Żydów.
Takie miał ludzie zajawki. Każdy czyta jakoś pismo. Wszyscy coś z pisma wyciągamy. Wszystkie fałszywe doktryny powstały z pisma. Rozumiecie? Ile jest rzecz fałszywych doktryn? Wszędzie. W różnych kościołach. Wszystko z pisma. Mam takiego znajomego księdza. Narodzonego z Bożego Ducha. Niestety nie mógł być księdzem w tym kraju. Musiał wyjechać stąd, bo mu ultimatum postawili. Pojechał do Francji. Tam, że tam jest księdzem. On sobie żyje w swoich kompromisach, bo on do mnie mówił, ostatnio z nim widziałem, mówi, kurczę, zazdroszczę ci, mówi Artur. Ja mówię, to zostaw to w cholerę. I mówi, a on mówi, weź, mówię, jak ja jestem, mówi, 30 parę lat, nic ja mam robić, jak mam żyć. I zakładam codziennie to na siebie i mówi, patrzy na siebie i mówi, Boże, co ja robię? Mówi, no. To jest naprawdę wspaniały człowiek. W ogóle szczery, wiecie, w ogóle ja go raz zaprosiłem nawet do nas na szkołę służby. Przyjechał, bo dwa razy do roku przyjeżdża do Polski, tutaj jest jak on, a w ogóle jest, w ogóle to jest doktor teologii i doktor filozofii, nie? Ja z nim bardzo lubię rozmawiać, bo on mi takie rzeczy pokazał, on pokazał mi takie źródło, mi pobadaj sobie te rzeczy, Artur. Jak ja zacząłem badać rzeczy związane z pismem, słuchajcie, to mi mało włosy nie urosły na głowie. Co to w ogóle, jakie tam są rzeczy? W Starym Przymierzu szczególnie, pamiętajcie. To byli ludzie, którzy pisali Stare Przymierze, Stary Testament, ludzie martwi duchowo. Wiecie, przez jaki pryzmat oni pisali Stary Testament? Czy wy wiecie, że do pewnego momentu to jest takie zrozumienie tych ludzi, że w ogóle to nie ma tak, że Bóg jest jeden. Wy się tego, zacznijcie też doczytywać się tych rzeczy. Wiecie, że wiecie dopiero kiedy w Starym Testamencie zaczyna wchodzić w pełni doktryna, że Bóg jest jeden? Dopiero kiedy oni znajdują się w niewoli babilońskiej. Wy zobaczcie, jak oni wcześniej się modlą. Na przykład, i my na przykład łatwo nam tak się modlić. Bóg Najwyższy. Wiecie, dlaczego oni się modlili Bóg Najwyższy? Bo oni uważali, że to też inni bogowie. To w ogóle jest nieprawda, że naród żydowski od samego początku to byli w ogóle ludzie, którzy byli monoteistyczni. To jest nie tak. Oni uznali, że Jahwe jest największym z bogów. Wiecie, kim był w ogóle Jahwe? Kto to był Jahwe? Jak popadacie źródła, zobaczcie, co to w ogóle jest. Że Jahwe to było jedno z bóstw midiańskich. To był Jahwe. To było bóstwo midiańskie. To jest szok. I teraz on dowiaduje się tego, tak? Potem Jetro, ten jego teść, on przychodzi po jakimś czasie do niego na pustynię, do Mojżesza i mówi tak. Teraz wiem, tak? Że Jahwe jest największym z Bogów. Największy Bóg. Bóg Najwyższy. Oni cały czas uważali, że są inni bogowie. Oni nigdy nie wykluczali istnienia Baala, Asztarty. Oni walczyli z nimi. Rozumiecie? Oni walczyli. Wycinali gaje, rozwalali. Ale to nie było tak, że w mentalności Żydów było to, że Bóg jest jeden. Oni wiedzieli, Jahwe jest najwyższy. Dopiero, wiecie, kto pierwszy w Starym Testamencie ma objawienie Boga jedynego? Babiloński król Cyrus. Szok. Pogański król, ponieważ przez mentalność Żydów Bóg się nie mógł przebić. I pogański król Cyrus mówi dopiero tak, że ja, on ustanawia kult Boga jedynego. Tak? I mówi do nich tak, wychodźcie z Babilonu i odbudujcie świątynię Bogu jedynemu. I wtedy po raz pierwszy w Biblii pojawia się stwierdzenie Bóg jedyny. To takie nie było słodkie. Jak nam się poczytamy sobie w ogóle, rozumiecie? Różne postacie były na różnych odcinkach wrzucane. Wiecie na przykład, co istnieje w żydowskiej kulturze? System hiperboli tak zwany. Czyli tam nie ma żadnego problemu, żeby w ogóle przyjąć rzeczy. Zresztą Jezus też tak robił. I też nie ma problemu, na przykład sobie bajki opowiadać. Przecież w ogóle większość rzeczy, tak, które opowiadał Jezus, to były zmyślone, wymyślone, tak? Szedł sobie człowiek z Jerozolimy do Jerycha. Ja specjalnie, jak byłem w Izraelu, to mówię, ja pójdę tą drogą. Ja w ogóle tam pójdę, wiesz o co chodzi. I tam dalej jest napisane tak, jak on już tam zszedł sobie do tego Jerycha i tam i zobacz, tam jest napisane tak. I tam sobie szedł kapłan. Jaki kapłan w Jerychu? To w ogóle za historia, gdzie kapłan? Żydowski w Jerycho na ziemi przeklętej. To w ogóle nie tak działa. Tam żaden kapłan nie chodził. To Jezus im opowiadał jakąś bajkę.
Rozumiem, to przypowieści są, a wiecie, my musimy na to umieć patrzeć. To nie znaczy, że to jest kłamstwem. Nie, ale chcę wam pokazać, jak to się wszystko ogląda. Jest napisane, że Jezus powiedział, tak? Że i zbuduje Kościół mój. Jezus nigdy nie użył słowa Kościół. Nigdy. Bo słowo eklezja to jest greckie słowo. A Jezus nie mówił po grecku, tylko po aramejsku. Jezus w ogóle Grek nie znał. A w języku aramejskim nie istnieje słowo Kościół. Dlaczego oni zrobili taką rzecz? Czemu oni to zrobili? Bo w tym czasie ich wywalają z synagogi. I oni już mają zaburzenie. I oni teraz mówią, to nie znaczy, że Jezus nie chciał Kościoła zbudować. Chciał. Jesteśmy Jego Kościołem przecież. Tylko On te rzeczy mówił na innej płaszczyźnie. Wiecie, jakie były ich zamysły? My teraz pognębimy synagogię i my zbudujemy swoją synagogę. Bo to są ludzie. Tak jakby cię wzięli, wyrzucili teraz z tego budynku, jest jakaś eksterminacja, jakieś prześladowania, wywalają cię z tego budynku i tutaj proszę ciebie robią Świadkowie Jehowy, jakoś tam będzie imprezę i to zabierają Świadkowie Jehowy zabrali, wiesz o co chodzi. I teraz ty kolejnym pokoleniom będziesz opowiadał o tej historii i to będziesz, będzie coś takiego, że to ty byłeś tym dobrym, a oni tymi złymi. A cała Biblia jest przepełniona różnymi przeżyciami ludzkimi. Wiecie, do czego ja was zachęcam? Żebyście z Duchem Świętym korzystali z Pisma. Ja korzystam z Pisma z Duchem Świętym. Ja non-stop odbieram objawienia z Pisma. Mam zeszyty zapisane takimi rzeczami. Opieram rzeczy na Słowo. Ale ja pozwalam się kierować Duchowi Świętemu. Nigdy nie wolno też wybierać z kontekstu niczego z Biblii. Trzeba patrzeć na aspekty historyczne, kulturowe. Rozumiecie? Nie wolno, że tam, o, bo tu jest tam napisane, to ja mnie przestań, to pisali Żydzi do Żydów, a nie Polacy do Polaków. Jest napisane takie coś, światłem ciała jest oko. A że światłem ciała jest oko. Człowieku, ile ja miałem teologii do tych rzeczy. A potem się dowiedziałem, co to znaczyło, kiedy Żyd do Żyda mówił, ty masz dobre oko i świecisz. Oznaczało to, że widzę w twoim życiu, że dajesz dużo pieniędzy na synagogę, w związku z tym jesteś dobrym człowiekiem. No, światłem ciała jest oko, oznaczało, jesteś hojnym człowiekiem dającym pieniądze na królestwo. To w ogóle co innego niż my rozumiemy. Rozumiecie? Musicie badać te rzeczy. Przyglądać się temu. A nie bez wziąłem go napisali tak w piśmie. Zaraz, ja się zaraz dowiem, do kogo napisali, kiedy napisali, co ta koniunkcja była. Ja zbadałem, dlaczego na przykład ten Paweł kazał tym kobietom w zborze milczeć i w chustkach chodzić. Ja to zbadałem. Nie zostałem sobie na tym. Czemu on taką rzecz powiedział? Bo powiedział. Ale dlaczego? Dlaczego to powiedział w Koryncie, a nie powiedział tego na przykład w Tesalonice nigdy? Rozumiesz? Nigdy tego nie zrobił. Nie zrobił tego dlatego, że w Tesalonice nie było tego problemu. Korynt to była jedna wielka agencja towarzyska. Tam był burdel na burdelu. I jak Paweł zaczął tam głosić Chrystusa, zaczęły się nawracać prostytutki. Wiecie, że w tamtym czasie najbardziej wyzwolonymi i silnymi kobietami były prostytutki. To były jedyne kobiety, które nie potrzebowały mężczyzn do tego, żeby ich utrzymywali. Normalnie w tamtym czasie kobieta, tak, to ona była osobą, którą albo ojciec utrzymywał, albo mąż, albo bracia. Kobieta była niżej, oprócz prostytutek. Prostytutki były najbogatsze, najlepiej wyglądały, tak? Nikogo się nie bały, tak? Były pyskate, tak? I rozwytrzone. I one się zaczęły nawracać, takie dziewczyny w tym Koryncie. I zaczęły wychodzić za mąż, powstawał Kościół. Zaczęli łączyć się w pary, tak? Te kobiety były silne. Większość z nich miała silniejszą osobowość niż mężczyźni. Po prostu. Rozumiesz? I one zaczęły manifestować te rzeczy. To było normalne. Nikt nie potrafił nikomu jakby ich wychować. Dwa. Większość kobiet w tamtych czasach w ogóle nie umiała czytać ani pisać. Kościoły były zbudowane na wzór synagog. Wyglądało to w ten sposób, że mężczyźni siedzieli po prawej stronie, kobiety po drugiej. Bo tak Paweł Żyd budował, bo on nie umiał inaczej. Bo on tylko tak rozumiał. Były tak zwane babińce, gdzie siedziały kobiety, tak? Jak w synagogach. A po drugiej stronie siedzieli mężczyźni. I teraz te kobiety
te były prostytutki, tak? Te silne osobowości, one na przykład przez pół zboru krzyczały do swoich mężów, bo one nie rozumiały, co się mówi. Bo one były mało inteligentne, ale silne. I one krzyczały, Mosze, a co on tam mówi, ty mnie powiedz? Rozumiesz? I teraz Paweł apostoł, on musi coś z tym zrobić. Tak? I on mówi, zaraz, stop, zabraniam kobiecie mówić w zborze. Co to znaczy, że zabraniam kobiecie mówić? Zabraniam jej krzyczeć z tego babińca do męża przez pół kościoła. Co zrobili religijni ludzie? Co zrobili? Wyjęli to i mówią, kobieta nie może być nauczycielem. No kurczę, patrz. Widzisz, co zrobili? Zobacz, jak łatwo źle zinterpretować pismo. Zobacz, jak łatwo. Paweł powiedział, nakazuje kobiecie, tak? Żeby była uległa mężczyźnie. I teraz posłucham. Tam nie ma napisu kobieta, tylko jest inne greckie słowo kobietka. Przedziwne. Tego już religia nam nie podała. Kobietka, wiecie, kim była kobietka? To była taka potwórwajka w głowie swojej, wariatka, tak? Nie potrafiąca okiełznać swoich emocji. I Paweł mówi, takie kobietki macie być podległe. Bo musi ktoś nad wami trzymać rękę, bo jak nie będzie trzymał, to w ogóle tutaj narobi się takiego ambarantu, że nie będzie wiedzieć, jak to zbierać wszystko. Ale co powiedziano? Że mają być uległe swoim mężom, żony. Rozumiecie? Pociągnięto te rzeczy. Pociągnięto. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z szowinistycznym narodem w tamtym czasie. Czy to znaczy, że mamy być sobie nieulegli? Nie. Ale to nie oznacza, że możemy z tego doktryny zrobić. To nie to oznacza. Musimy umieć czytać pismo. Ja miałem mnóstwo sytuacji, że małżeństwo, ona idzie za Bogiem, on nie chce chodzić do kościoła, on nie to ona przychodzi, no on mi mówi, żebym nie chodziła, żebym nie robiła, co mam robić. Ja mówię, chodził. Ale jest napisane, że była podległa. A ja mówię, właśnie, widzisz, co ci zrobili. Bezbożny mąż zabranić szerzyć królestwo. A religia mówiła ci, że masz być podległa. Proszę cię. Gdzie Chrystus? Ja nie mówię, żebyś ty się buntowała przeciwko niemu. Absolutnie. W ogóle ja jestem silnym facetem, naprawdę. I mamy z Agatą, mamy bardzo zdrowe relacje między sobą. W ogóle. Ja naprawdę, jakby ktoś na nas popatrzył, ja jestem liderem do jej życia w ogóle i tak dalej. Natomiast my mamy ze sobą zupełnie inną formułę relacyjną. My znamy prawdę. Znamy prawdę. Rozumiecie? To nie jest tak, że ani ja siedzę pod jej pantoflem, ani ona siedzi pod moim pantoflem. Mamy w ogóle linię porozumienia. Widzimy, że gdzieś jedno się kończy, drugie się zaczyna. Kurczę, no tak. Ja lideruję w różnych rzeczach w życiu. W sprawach finansów, w sprawach tego. I Agata w żadnym wypadku, ona się w ogóle nie miesza w pewne sprawy. A ja się nie mieszam w inne sprawy. Tak? Nie mieszam, ja nie dotykam w ogóle tematów. Bo ona jest tym ode mnie lepsza, jest bardziej namaszczona, tak? Na przykład ma prorocze wejrzenie, którego ja nie mam. W takim odcinku. Ja się nie kłócę z tym, co ona w ogóle prorokuje. Czasami nas się pytają, czy wy ustalacie, co będziecie głosić. Ja w ogóle nie wiem, co moja żona będzie głosić. Czasem mi powie. Kościele. Ale ja nie wiem. Ja nie patrzę w jej notatki, ja się nie zastanawiam. Rozumiecie? Pismo Święte musi być przez ciebie oglądane z perspektywy Chrystusa. Proszę cię. To nie tak. Ludzie wyczytali o jedności. Mówią, jednoczymy się. Teraz wszyscy jesteśmy jedno. O ruch ekumeniczny. Mówię, prosto z piekła jest ruch ekumeniczny. Weźmy się wszyscy za ręce. Jesteśmy wszyscy braćmi. Ja mówię, nie będę się z wami trzymał za ręce. Takie ręce. Mówię, poznajcie prawdę, prawda was wyswobodzi. Mówię, całe życie wszystko się rozwija przez podział, a nie przez zjednoczenie. A jak przeczytaliśmy w Biblii, że on się modli o jedność i tak dalej. Wie, jaką jedność? To nie jest jedność społeczna. To nie jest jedność na pułapie humanistycznym, tak?
Chodźcie, my teraz się wszyscy spotkamy, katolicy, protestanci, wszyscy zróbmy jeden wielki klub. Tutaj nie ma żadnych klubów, żeby ja jestem w ogóle kontra temu wszystkiemu. Nie będę się spotykał w głowie drogi do żadnych doktryn, nie obchodzi mnie to wszystko. Tak? Jestem przeciwny temu wszystkiemu. Ja to niszczę. Niszczę te rzeczy. Nie chcę mieć nic wspólnego z fałszywą jednością. Kiedy ja czytam moją Biblię, widzę, że Bóg, jak chciał coś zbudować, to robił podział, a nie zjednoczenie. Jak tylko zaczęli się na pułapie religijnym albo humanistycznym łączyć, to rani podział zrobił. Kiedyś wieże Babel zaczęli budować razem. Rozumiesz? Już się dogadali. Tak? Poszli na kompromisy ze sobą. Ci zrezygnowali z tego, ci z tego, ci z tego. Doszli do jedności zdania. Zbudujemy wieżę. Rozumiesz? Za 15 minut nie mogli dogadać. Wzrost jest przez podział, nie przez zjednoczenie. Rozumiecie? Przez podział. Jedność oznacza, że my mamy jedno widzenie duchowe. My uczymy na przykład tego ludzi, tak, my widzimy jedno w duchu. Jak widzimy jedno w duchu, to jesteśmy jedno. Możemy wtedy budować, możemy rozwijać, tak? Ale jeżeli my nie widzimy jednego w duchu, to my nie możemy razem budować. Do mnie nieraz przychodzili ludzie i mówili do mnie, czy my możemy razem coś zbudować. Ja kiedyś na przykład próbowałem coś zbudować. 6 miesięcy, kiedy się spotykaliśmy z Ogdową w Duchu Świętym. Wszystko było pięknie. Tak? Do momentu, jak zacząłem iść dalej. Z dnia na dzień wszystko obcięte, zniszczone. Tak? Zakaz. Zrozumcie. Czytamy Biblię pod prowadzeniem Ducha Świętego. Jesteśmy w Nowym Przymierzu, a więc Stare Przymierze jest dla nas czytelne tylko przez pryzmat krzyża. Bierzemy rzeczy pod względem kontekstu. Patrzymy, do kogo był mówiony, jaka była koniunkcja społeczna w tamtym czasie. Co się wtedy w ogóle działo? Nie każde słowo jest do każdego. Nie wszystko, co jest w Biblii napisane, jest doktryną. Doktryny to są konkretne, niepodważalne prawdy, które są ponadczasowe, ponadkulturowe. Rozumiecie? Doktryną jest na przykład Nowe Narodzenie. Nieważne, gdzie żyjesz, jak żyjesz, musisz spotkać się z Jezusem, inaczej pójdziesz do piekła. To są doktrynalne rzeczy. Ale szereg różnych rzeczy nie jest doktrynalna. Nie jest. Zobaczcie. U nas się ma jednego męża i jedną żonę. I tak się żyje. Jak ktoś by miał dwie żony, albo dwóch mężów by miała jakaś babeczka, to już nie jest człowieku, to już nie przejdzie. Ale pojechali misjonarze do RPA w latach 60. i zaczęli głosić Chrystusa Zulusom. I zaczęli się nawracać Zulusi. I nawrócił się Zulus z jego krzyżony. I wszyscy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. I wszyscy zaczęli mówić w innych językach. I przychodzili do kościoła. On i krzyżony. I ich dzieci. I misjonarze rozkładali ręce. No co mamy zrobić, Panie? A Bóg mówi, ale o co chodzi? O, ma trzy żony. No to co? Rozumiesz, żaden problem. Dawid miał 17. Szok. Salomon to był pokierny. Ale zobaczcie, chodzi o aspekt kulturowy. Zobaczcie, widzicie taką jakąś rzecz? Inni misjonarze pojechali w Afryce na jeden teren głosić. Tam ludzie chodzili nago i oni oczywiście im głosili i to nie było problemu. Ale potem zaczęli ich uczyć ubierać. No i ci ludzie się ubierali, bo się dowiedzieli, że nie trzeba ubierać, no zaczęli się tam ubierać. No zaczęli ubierać. I była ciekawostka taka, że oni musieli, wiecie, jak to misjonarze, musieli dokumentować swoje działania, żeby otrzymywać kolejne pieniądze. Więc robili sobie zdjęcia z tymi osobami i tak dalej. No ale to byli tacy religijni misjonarze, oni kochali ludzi, ale byli religijni. I ta misjonarka, ona właśnie była z tych kobiet, co głowę przykryła. I ona do tego zdjęcia, już ona tak nie przykrywała za bardzo, do tego zdjęcia jeszcze tak ta religia otrzymała, że musiała tę głowę przykryć, żeby ona po prostu głową przykryta, może tam chodzić. I taka murzynka z nimi jedna, już ją tam nauczyli chodzić w takiej szmacie tutaj na biuszcie. Ale jak ona zobaczyła, że ta jej liderka ma głowę przykrytą, to do tego zdjęcia bardzo szybko zdjęła to z tego biustu i założyła na głowę. Bo też chciała jak liderka. No tak pobożnie. Bo na niej nie był problem. W ogóle, rozumiecie?
w ogóle ona mówi, dobrze, to już ty mówi z głową, będziesz mówi bez tej, mówi, tutaj się przyda. Ale rozumiecie, dla niej to nie był problem. To problem, chcę wam coś pokazać, w ogóle my musimy zacząć oglądać rzeczy z perspektywy życia. Nie bierzmy pisma, nie wyciągajmy z niego częściowych, połowicznych, małych wniosków. Uczmy się, jak korzystać. Ja ci powiem taką rzecz, kiedy będziesz się modlić, żeby Panie prowadź mnie przez pismo. Panie, ucz mnie czytać Twojego pisma. Ja tak robię. Ja mówię, Boże, ja do tej pory, ja nie biorę, słuchajcie, ja tyle lat jestem z Bogiem, cały czas siedzę w piśmie, w zasadzie codziennie, ale ja nie biorę w ogóle, o, tylko mówię, Panie prowadź mnie. Ja chcę tego, pragnę, chcę głębiej, więcej. Zachowaj mnie też od wszystkiego, co jest nieprawdziwe. Od złego zrozumienia rzeczy. Boże mój. Proszę was, tak patrzcie na pismo. Jeżeli możecie sobie zapisać, to zapiszcie sobie. Zachęcam was do kupienia. To nie jest tani zakup. To trzeba wydać około 250 zł. Ale to jest raz na całe życie. I możecie z tego skorzystać sobie. Nazywa się to Biblia Gdańska w systemie Stronga. Jeżeli ktoś z was ma, to bardzo jesteś szczęśliwa, że to masz. No. Jeśli ktoś nie ma, to nabądź. Biblia Gdańska w systemie Stronga. To są trzy grube księgi. Stronga, tak, Stronga. To są trzy księgi. Jest Nowy Testament, to jest jedna księga, a Stary Testament składa się z dwóch ksiąg. Był taki człowiek, nazywał się Strong i on został przez Ducha Świętego pobudzony, aby przetłumaczyć, inaczej, dobrze, przetłumaczyć Biblię Gdańską, tą najstarszą protestancką Biblię, zaznaczywszy przy każdym słowie odrębny numer i w drugiej części księgi wypisawszy przy każdym numerze wszystkie możliwe znaczenia. To jest coś, ja na tym pracuję wiele, wiele lat. Na Biblii Gdańskiej w systemie Stronga. Wiecie, to jest coś niesamowitego, bo czytasz pismo i na przykład, nie wiem, jest napisane, że Bóg patrzy na serce. Prawda? Bierzesz słowo serce i okazuje się, że ono oznacza zupełnie coś innego niż myślałeś. Zupełnie coś innego. Tak? Zupełnie inną rzecz. I ty patrzysz, mówisz, Boże, to dlaczego oni tak to przetłumaczyli? I teraz tutaj, i tu się kłania taka rzecz. To wszystko, co my mamy, to nie jest Biblia, to jest komentarz. Bo to ktoś wziął, przetłumaczył i tak nam podał. I my to dzisiaj tak czytamy, bo my myślimy, że to właśnie tak jest. A tak nie do końca jest. Zechciej badać pismo. Stań się takim człowiekiem, ale rób to z Duchem Świętym. Powiedz Duchu Święty, prowadź mnie przez to. I pamiętaj, że krzyż jest granicą. Jak coś nie jest adekwatne z siebie, teraz zrobię prostą rzecz. Zrobię taką prostą analizę w duchu. Mówię teraz do twojego ducha. Spójrz na to od duchowej strony. Niech będą na te czapki dla kobiet. Czapka dla kobiet. Co to ma wspólnego teraz z wymianą krzyża? Teraz patrz, Jezus idzie na krzyż. Umiera za nasze grzechy. Co ma wspólnego z tym przykrywaniem głowy? Co ty czujesz w duchu? Ja nic, na przykład. W ogóle nijak się ma dla mnie przykrywanie głowy z ofiarą Jezusa. W ogóle, rozumiesz? Nijak. Albo na przykład różnica między mężczyzną a kobietą. Jak to się ma w ogóle do tego? Co to w ogóle jest? Jak Jezus miał w swojej ekipie kobiety. W ogóle wiecie, że już dzisiaj egzegeci są zgodni z tym. Wiecie, jak to był potężny konflikt Piotrowy. Wiecie, z kim miał potężny konflikt Piotr? Nie tylko z Pawłem. Pierwszy jego opisany w historii wielki konflikt, tak? To był z Marią z Magdalą. Z byłą prostytutką, która była blisko Jezusa i była apostołem. Dzisiaj nikt nie chce tego uznać, że Maria z Magdali była apostołem i zakładała kościół. Jedynie niektóre grupy prawosławne przyznają, że to jest racja dzisiaj. Ani Kościół katolicki, ani protestancki nie chce dotknąć tematu. A ja zacząłem grzebać w historii Marii z Magdalii. Była odważną, silną kobietą, która zakładała kościoły. Piotr miał z nią bardzo duży konflikt.
Rozumiecie? Jest znaleziony w Qumran, tak? Mały fragment, który został nazwany Ewangelią według Marii Magdaleny. To się tak nazywa, wiecie, takie coś. I tam jest opisane w ogóle ten konflikt, nie? Tego nikt nigdy nie chciał zbadać do końca. Nikt tego nie dołączy. Tak? No jak to? No już okej, wszystko w porządku, rybak mógł być apostołem, tak? Ale prostytutka w przedmieści Jerozolimy, tak? Kurczę, ale to ona była z Jezusem cały czas! To ona została pod krzyżem! To jej odwaga pomagała mu w życiu! A nie spieraniny różnych twardych gości, którzy od razu narobili wpory, jak jego ukrzyżowali. Przepraszam, rozumiecie, co to znaczy, jaka jest prawda? To są prawdziwe rzeczy. Prawdziwe rzeczy. Prawdziwe rzeczy. I Paweł musi się też przebić wtedy na przykład przez swoje w ogóle szowinistyczne podejście. I wreszcie robi ten akt teologiczny o kobiecie, mężczyźnie. Wreszcie też taki do wniosków dochodzi, a już religia o tym zapomina. Nie ma mężczyzny, kobiety. Wreszcie doszedł. Że nie ma w duchu mężczyzny, kobiety. Duch nie ma płci. Duch nie śpi. A nie je. Nie męczy się. Duch! Bóg jest duch. Widzicie? I teraz my musimy widzieć, co nam pasuje. Układajmy to jak puzzle. Co zmartwychwstanie w ogóle Boga ma do jedzenia kaszanki na litość boską? Ludzie, co to w ogóle jest? Jezus staje z martwych, rozwala śmierć, piekło go wypluwa. Przemykać się ludzie, a ty jesz kaszankę? Rozumiesz? Nic przyjaciół. Proszę was, czytajcie Biblię w ten sposób. Stańmy, proszę. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas. Ojcze, ja modlę się teraz, dziękuję Ci za każdego człowieka, który słuchał tych słów. Ojcze, ja dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Ojcze, ja chcę, żeby te słowa przenikały głęboko do ducha ludzi. Ojcze, my teraz ogłaszamy w imieniu Jezusa, że my wydamy stukrotny plon z tego, Ojcze. Że nic nie zostanie nam wykradzione, że nic nie zostanie nam zabrane, że o niczym nie zapomnimy. Bo ogłaszamy ochronę Twojej krwi, Jezus, nad każdym wypowiedzianym słowem i zabezpieczamy Twoją krwią to słowo w naszych umysłach, Ojcze. To będzie już teraz pracowało. Duchu Święty, ja chcę, żeby Twoi anioły wspomagali ludzi, żeby ochraniali ich. Ojcze, ja chcę, żeby odpowiednie materiały źródłowe docierały do ludzi, Ojcze. Ojcze, ja chcę, żeby byli ci ludzie z tego miejsca zabezpieczani przed wszelkim zafałszowaniem, przed ludźmi przewrotnymi i złymi, Ojcze. Przed każdym impulsem śmierci, Ojcze. Ojcze, uwielbiam Ci, Boże, za ludzi tutaj. W imieniu Jezusa. Kochani, mam ostatnie pytanie. Jeżeli ktoś z was nie ma pewności zbawienia, chciałbym się teraz modlić z Tobą. Bo Słowo Boże mówi, że powiedziałem wam to, święty Jan mówi, napisałem wam to, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Nie domyślali się. Nie na pół gwizdka. Wiedzieć to jest wiedzieć. Tak jak wiesz, czy jesteś, że jesteś mężczyzną, albo że jesteś kobietą. Wiem, że wiem. Ja się nie potrzebuję zastanawiać. Ja wiem, kim ja jestem. Jeżeli nie spotkałeś się z Bogiem, tak? Masz wątpliwości, chciałbym, żeby się o to. Jeżeli ktoś z was tu jest, to nie mam pewności zbawienia. Chciałbym, żebyś się ze mną dzisiaj modlić. Żebyś oddał mu swoje życie dzisiaj. Chcesz, to możesz tutaj wyjść, chcesz, to możesz później do mnie podejść. I będę się z tobą modlił. Położę też na ciebie ręce i zwiążę wszelką wątpliwość, jeżeli już oddasz swoje życie do sobie. Amen.